grzeją mi się koła. Zobaczcie, tutaj wszędzie jest białe. No coś tutaj nie gra. Wybaczcie widzowie, ale 4,5 stówki grubo. O, zobaczcie jakie mrowisko wyhaczyłem. Wstaliśmy po czwartej chwilę. Blecia, jedziemy na wycieczkę? Tak? Siemaneczko, ja jestem Hubert i witam was na zdrowym zoncie. Witam was z parkingu na autostradzie. Zjechaliśmy sobie na mopa. Jak widzicie, nasz zestaw jest zapięty. Właśnie sprawdziłem sobie, czy wszystkie schowki, aby na pewno są pozamykane, czy nie grzeją mi się koła i nie grzeją się, całe szczęście. Więc radzę wam zawsze sprawdzić sobie po przejechaniu kilku kilometrów, czy wszystko jest w porządku. W naszym przypadku tutaj nic się złego nie dzieje i w związku z tym, że tutaj na naszym w zdrowym zoncie widać Subwaya, to posilimy się, ponieważ ruszyliśmy dzisiaj o 5 rano, kochani. Wstaliśmy po czwartej chwilę, ale o 5 dopiero udało nam się ruszyć. I śniadanko będziemy atakować właśnie z Subwaya. Także zapraszam na dzisiejszy film. O, słoneczko świeci, no. Oby tak zostało na cały ten długi weekend. O, proszę bardzo. Karawaningowcy jadą. Zrobiliśmy sobie właśnie kolejny przystanek. Stoimy sobie tak przy ulicy, po prostu zjechaliśmy w takie miejsce, gdzie można wyjść z pieskiem na spacer. Właśnie Zuzia poszła się z nią przejść tutaj gdzieś na trawkę do lasku i tak dalej. Ponieważ zjechaliśmy z autostrady, my jadąc sobie z Podłodzi do Gdańska, zmierzamy w ogóle do Chłapowa. Jedziemy po raz kolejny do Chłapowa, ale tym razem na inny kemping, co za chwilę sobie zobaczycie. Więc zjechaliśmy sobie z autostrady, ponieważ i tak na autostradzie jedziemy tam 85 na godzinę. Około tutaj jadąc sobie bocznymi drogami, ta prędkość jest mniej więcej taka sama. Więc zaoszczędzimy sobie na tych bramkach, niepotrzebnie tam jechać pół godzinki, pewnie dłużej będziemy jechać, a z 5 dyszek w kieszeni zostanie, więc myślę, że to jest taka super spoko oszczędność. Wyprostujemy swoje kości i jedziemy dalej. Do zobaczenia na kempingu. O, zobaczcie jakie mrowisko wyhaczyłem. Mrówki ospale, ale już zaczynają żyć. Szybkie tankowanko w międzyczasie, dieselek. Było po drodze taniej, ale dopiero teraz stwierdziłem, że zatankujemy, więc 4,5 stówki grubo. Dojechaliśmy, słuchajcie, zdrowy ząd na horyzoncie, czyli wjechaliśmy na pole kempingowe Horyzont. Tutaj kawałek dalej jest pole kempingowe Lazurowe, na którym byliśmy w zeszłym roku. To było nasze pierwsze pole kempingowe. W tym momencie jesteśmy trzeci raz na polu kempingowo-namiotowym, które oczywiście wam przedstawię już w kolejnym filmie. A teraz trzeba się tutaj zainstalować. Tym razem na kemping zabrałem sobie deseczki, żeby podłożyć tutaj pod podporami. Co by w Błocku nie stało. I mamy to, czego chcieliśmy, czyli nadmorski, bałtycki wiatr. O, właśnie dla tego widoku tutaj jesteśmy. Dla tego dźwięku, który być może słyszycie, a być może nie. Szum fal nadmorskich to jest coś, co przynosi mi ukojenie. A tobie? Też. No jak widzicie, trochę tych kamperków tutaj nazjeżdżało się. Parę przyczep również. Idziemy się przejść na plażę.
Słuchajcie, no dotarliśmy na plażę. Nie nagrywałem drogi tutaj w tą stronę, ponieważ po raz drugi już na tej wyprawie w ogóle, po drodze, już raz mi się zacięła kamera, że musiałem ją wyłączać, wyciągać baterię, wkładać tą baterię i w tym momencie chciałem nagrać tutaj drogę na plażę, bo taki fajny deptaczek jest zrobiony tutaj zaraz przy samym polu kempingowym, ale no niestety wygląda to tak, że zacięła mi się ta kamera i kurczę, jestem poirytowany. GoPro Hero 10, druga zacinka w ciągu kilku godzin i tak naprawdę no, użytkowania od miesiąca, no coś tutaj nie gra. A fale mamy naprawdę konkretne. Mam nadzieję, że tego wiatru nie słychać jakoś bardzo w tym mikrofonie, ponieważ ta gąbeczka tutaj powinna ten wiatr tutaj fajnie wam wytłumić. I że słychać mnie, jak do was gadam teraz, tak, ale fale są kosmiczne. No, także my sobie tutaj pospacerujemy jeszcze chwilę, pobawimy się z naszym pieskiem i zmierzamy z powrotem do kempingu gotować żurek, ponieważ dzisiaj jest Wielka Sobota, wy to oglądacie w lany poniedziałek. Mam nadzieję, że te święta minęły wam naprawdę super. Trochę wypoczęliście, nie zapominając oczywiście o istocie tych świąt, czyli o zmartwychwstaniu, pokonaniu śmierci przez Jezusa. I dzisiaj jeszcze zobaczymy, jak się gotuje żur wielkanocny w przyczepie kempingowej. Kończę z wami tutaj z plaży i do zobaczenia w przyczepie. Tym razem na kemping prowadzi nas wejście numer 12. I tak jak wcześniej mi się nie udało pokazać, bo mi się kamera zacięła. Tak, teraz wam pokażę. Taka wybrukowana dróżka tutaj prowadzi praktycznie bezpośrednio pod same wejście do kempingu Horyzont, który jest już tutaj na górze. I tutaj właśnie idąc sobie tym deptakiem jesteśmy przy furtce, która pewnie w sezonie jest otwarta, w tym momencie nie jest. Tak, jest zamknięte na kłódkę, ale pewnie w sezonie można sobie tędy śmigać na skróty. My musimy iść do głównego wyjścia przy drodze Żaromskiego. O, jak mamusia uczyła pewnie nie jednego z was, cebulkę trzeba opalić na gazie. Jajeczka ugotować, ale palona cebulka to jest mistrzostwo świata. Musi być, ona wtedy taki aromacik daje. Jajeczka do żurku. Czosneczek musi wlecieć oczywiście. Dobry, ty jesteś pożeraczem czosnku. Tak, ja jestem pożeraczem czosnku. Także no my już jesteśmy po wywianym spacerku nad morzem, naszym polskim pięknym Bałtykiem. Zuzanna zajęła się przygotowywaniem żurku, tak jak mogliście właśnie zauważyć. Barszcz biały mnie tutaj żona poprawia, to jest barszcz biały, a nie żurek. Także wybaczcie widzowie, ale człowiek się nie zna na tych zupach za bardzo. No, tak to wygląda, że widok mamy taki za oknem. Kemping, tak jak wspominałem, pokażę wam po prostu w kolejnym filmie, także w piątek, ponieważ chcę publikować od teraz, od tego wyjazdu, w sumie od ostatniego filmu, chciałbym publikować dwa razy w tygodniu. Mam nadzieję, że czas mi pozwoli. Dajcie łapę w górę tutaj na zachętę, na taką mobilizację, motywację dla mnie do działania. I dwa filmy w tygodniu będą wjeżdżać. Poniedziałek, piątek, proszę bardzo. Ten sezon mam nadzieję, że będzie mocno wyjazdowy i naprawdę wyeksploatujemy naszą przyczepę na maksa. A tymczasem ja zajmuję się tym, czym nie zdążyłem się zająć jeszcze przed wyjazdem, czyli zakładam firany.
A jak jesteśmy przy firanach, to to jest też temat, który chciałbym wam powiedzieć, jest do wymiany. Ponieważ jak je zdjąłem sobie i wyprałem, to się okazało, że po wyprostowaniu one są po prostu całe wypalone od słońca. Nie wiem, czy to widać. Dlatego rozłożymy was tutaj, zbliżymy do tego tematu. Zobaczcie, tutaj wszędzie jest białe, może tego nie widać w momencie, kiedy to jest po prostu tak złożone, ale jak się to rozwinie, to po prostu są białe, wypalone od słońca paski, także to jest temat, który pewnie będzie trzeba wymienić. Ale to wszystko z czasem. Zaraz, zaraz, nie wszystko naraz, tak jest? No, także Zuzanka robi zupkę, pokażę wam, jak się pichci w międzyczasie ta zupeczka tutaj. Zupka oczywiście jest z papieru, no jakby mogło być inaczej, no nie wiem, czy u was na święta robi się żur czy barszcz. Natomiast oczywiście tutaj proszę, polecajka, barszcz winiary, nasz ulubiony, z papierka, lepszego jeszcze nie jadłem. Ej, ale on jest po prostu dobry. Tak, on jest po prostu dobry, dlatego sobie właśnie na taki barszczyk postawiliśmy. Tutaj są takie ziomeczki plastikowe, które trzeba wpuścić w szynę, która się znajduje za tym. No i trzecia sztuka skończona, jeszcze 4-5 przede mną. Tutaj zobaczcie, już dwie z tamtej strony założyłem. Trzecią tutaj. No i tak przytulnie się zrobiło, jak firany zleciały, to przytulnie się zrobiło, ale widać gdzie niegdzie te białe paski, więc będzie mi to przeszkadzało. Myślę, że zmienimy to w przyszłości. No i słuchajcie, taki mamy efekt końcowy. Trochę czasu mi to zajęło, ale zrobiło się przytulniej. A póki co... Pyry. No, pyry muszą być w barszczu. Rozsypały się? Wszystkie. Pokaż. No, aż spadły. W siatce były tutaj sobie w takim koszyczku. I wszystkie podczas jazdy rozsypały nawet. No nic. A takie życie w przyczepie. Życie w trasie. No, także pięknie. Okej, także jeśli chodzi o ten film, to my się tutaj pokręcimy jeszcze po kempingu. Prawdopodobnie już więcej nic wam dzisiaj nie pokażę, ponieważ już w kolejnym odcinku Kemping Horyzont na zdrowym zoncie albo zdrowy zont na horyzoncie. Także wybierzcie sobie, jaka opcja wam bardziej pasuje. Dajcie znać w komentarzu, jak wam minęły święta. Nie ulejcie się za bardzo, chociaż już jest po lanym poniedziałku. Wieczór, 18:15, publikacja, lany poniedziałek, świąteczny odcinek z żurem, w sumie nie z żurem, a barszczem winiary. Subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało i do zobaczenia.